Witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Telewizja w Polsce.pl, nasze codzienne gorące pytania, a tym razem to pytanie zadajemy w taki sposób, czy Donald Tusk wyprzeda Polskę w przypadku, gdyby znów objął rządy. Będę na ten temat rozmawiała z moimi i z Państwa gośćmi. Jest ze mną w studiu Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Miejmy nadzieję, że niebawem też dołączy do naszej rozmowy pan redaktor Marek Król. To pytanie zostało zadane w oparciu o wywiad, obszerny wywiad, którego udzielił wicepremier Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie tygodnikowi Sieci. Tam właśnie zwraca uwagę na różnego rodzaju niebezpieczne, realne zagrożenia dla Polski i Polaków właśnie płynące z tego, jeżeli doszłoby do zmiany władzy w Polsce. Poproszę może o ten materiał. Tusk, jeśli wróci do władzy, wyprzeda wszystko. Tego zażądają od niego ci, którzy go tutaj wysłali. On jest przecież politycznie bardzo zadłużony. Za te wszystkie rezolucje przeciwko Polsce, za całą tę fałszywą nagonkę na nasz kraj, zapłaci firmami, naszym majątkiem, naszymi interesami. To bardzo ostre i mocne słowa, ale rzeczywiście bardzo realne, wynikające z sytuacji, która może nas wszystkich dotknąć. Czy Polacy, pani Agnieszko, zdają sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa? Ja myślę, że coraz częściej Polacy zdają sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, ale dlatego należy o tym po prostu mówić. Zgadzam się tutaj z tezą prezesa Kaczyńskiego, że Tusk dąży do, właściwie można powiedzieć, zniszczenia Polski. Jego działania są po prostu antypolskie, antypolskie, antypaństwowe i wielokrotnie to już podkreślałam i podkreślam. Nie można się spodziewać, że ktoś, kto lekceważy interes własnego kraju na każdym kroku i występuje przeciwko interesowi własnego kraju, będzie działał w interesie jego obywateli, bo tak po prostu nie jest. Jeżeli Donald Tusk dojdzie do władzy, to możemy się spokojnie spodziewać dokładnie takiego scenariusza, jaki został przedstawiony tutaj w tym wywiadzie przez Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest żadna bajka. To są naprawdę bardzo ważne wybory. To są najważniejsze wybory od 1989 roku. I mówię to z pełną świadomością. I od tych wyborów, od wyniku tych wyborów zależy tak naprawdę, czy Polska dalej będzie Polską. Więc ja mam nadzieję, że wyborcy sobie z tego zdają sprawę. A lista przewinień samego Donalda Tuska względem Polski jest naprawdę bardzo duża. Pani Agnieszko, strategia Prawa i Sprawiedliwości to przede wszystkim silna i niezależna Polska, energetycznie odporna na interesy innych państw. To także rząd Prawa i Sprawiedliwości był pierwszym rządem, który kompleksowo spojrzał na polską gospodarkę, rozbudowując tak ważne sektory jak infrastruktura, drogi, inwestycje strategiczne, jak chociażby przekop Mierzei Wiślanej, centralny port komunikacyjny. To wszystko ma nas uniezależnić od wpływów sąsiadów. Czy jeżeli zmieniłaby się władza w Polsce, czy te inwestycje wieloletnie będą dalej kontynuowane, czy zostaną zastopowane? Ja nie mam żadnych wątpliwości, że oczywiście wszystko, co zostało rozpoczęte przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie torpedowane przez rząd, ewentualny rząd związany z Donaldem Tuskiem. Przecież on podkreśla na każdym kroku, ustawiając się w kontrze jakby tutaj do wszystkich, że tak naprawdę nic nie jest pozytywne. A tymczasem, co ciekawe, sama opozycja, chociażby Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej, w rozmowach, które zostały upublicznione, przyznaje, że no oni naprawdę dobrze rządzą, tak? I to jest jakby, to powinno być też coś, co powinni Polacy mieć na względzie. Czym innym jest propaganda i kłamstwa, które zresztą są wybrane jako metoda wyborcza przez Donalda Tuska w tej kampanii, a czym innym są tak zwane fakty. A fakty po prostu są miażdżące dla Donalda Tuska. Przecież to za rządów Donalda Tuska i za rządów Platformy Obywatelskiej majątek państwa polskiego się drastycznie zmniejszał. Wystarczy chociażby podać taki przykład, że w momencie, kiedy Platforma obejmowała rządy, było ponad 1300 spółek z udziałami Skarbu Państwa.
w momencie, kiedy odchodzili od rządu, zostało ich niewiele ponad 390, także to są miażdżące dane po prostu, nie mówiąc już o prywatyzacji istotnych sektorów, na przykład PKP Energetyka, tak, czy prywatyzacja Ciechu, czy jeszcze inne prywatyzacje, które miały miejsce, to są wszystko działania tak naprawdę antypolskie. To zachowuje się jako osoba, która została tu w tej chwili przysłana po to, żeby realizować interes na pewno nie Polski, i krok po kroku próbuje przy pomocy manipulacji ten interes właśnie realizować. Pan prezes, wicepremier Kaczyński w tym obszernym wywiadzie, jakiego udzielił tygodnikowi Sieci, między innymi mówi takie słowa: Tusk chciał wyprzedać wszystko i gdybyśmy tego nie zatrzymali w 2015 roku, zrobiłby to. W sumie wyprzedał majątek wart 56 miliardów złotych. Tak jak pani wspomniała, Ciech, perełka przemysłu chemicznego, już niestety nie jest w rękach państwa. Donald Tusk chciał także sprywatyzować, czyli sprzedać Lotos. I to komu? Rosjanom. No właśnie, jakby czarno na białym widać, że Donald Tusk realizuje ten obcy interes i tak, po pierwsze działa na rzecz Rosji, co jest ewidentne, co było też ewidentne przy okazji katastrofy smoleńskiej. To już wtedy było tak bardzo drastycznie ukazane, w czyim interesie działa Donald Tusk, skoro nawet nie był w stanie zadbać o interes własnego państwa przy wyjaśnianiu przyczyn tej katastrofy, zadbać o to, aby śledztwo było prowadzone w sposób taki, jak powinno być, zgodnie z przepisami, bo to jednak był przecież lot, w którym zginęły elity państwa. I tak naprawdę Donald Tusk przez cały czas jakby popisuje się, najpierw się popisywał tym, że chce robić dobre relacje z Rosją, kiedy objął rządy. Potem się popisywał bardzo dobrymi relacjami z Angelą Merkel. No tylko tyle, że nam nie jest potrzebny ktoś, kto działa dobrze z Rosją czy z Angelą Merkel, tylko Polakom jest potrzebny ktoś, kto działa na rzecz Polski. I to na pewno nie jest Donald Tusk. I wszystkie te frazesy, które słyszymy ostatnio, które padają podczas tych spotkań, w ogóle poziom tej dyskusji, którą wprowadził do debaty publicznej Donald Tusk, świadczą o tym, że po pierwsze, on jest oczywiście zdesperowany, ponieważ został tu przysłany po to, żeby osiągnąć jakiś cel i próbuje ten cel za wszelką cenę osiągnąć. Jego desperacja jest widoczna w mowie ciała, w każdym geście, po prostu zdeterminowany, żeby odsunąć PiS od władzy, bo tego chcą ośrodki w Rosji i w Niemczech. Ale najciekawsze jest to, że wszystkie ratingi i oceny funkcjonowania polskiej gospodarki są bardzo dobre. Myślę, że sami Polacy też doceniają, że poziom ich życia się podniósł. Pamiętajmy, że jeszcze w czasach rządów Donalda Tuska, kiedy był premierem, bezrobocie sięgało 15%. Rzeczywiście żyło się bardzo biednie. Sama płaca za godzinę to było zaledwie kilka złotych. Dzisiaj chociażby ten program 500+, który już wiadomo, że będzie programem 800+, rzeczywiście podniósł poziom wielu polskich rodzin. Wiele dzieci wyjechało na kolonie, wiele dzieci otrzymało rzeczy, o których jeszcze kilka lat temu mogło tylko pomarzyć. Ale witam serdecznie naszego drugiego rozmówcę, pana Marka Króla, który jest z nami na łączach. Rozmawiamy tutaj razem z panią Agnieszką Wojciechowską o sytuacji wyprzedaży majątku narodowego strategicznych polskich spółek, gdyby to rząd Donalda Tuska wrócił do władzy. Czy takie niebezpieczeństwo jest rzeczywiście realne, pana zdaniem? Tak, bo w zasadzie lata 90. mieliśmy polityków na czele z Leszkiem Balcerowiczem, którzy byli dealerami polskiego przemysłu, używając takiej doktryny, że kapitał nie ma narodowości. Otóż kapitał ma narodowość i poprzez kapitał, poprzez inwestycje realizowane jest polityka takich krajów jak na przykład Niemcy, które ekspansją gospodarczą, właściwie poprzez ekspansję gospodarczą skolonizowały całą Europę Środkową na czele z Polską. Hipolit Cegielski, no wielka postać najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, twórca zakładów metalurgicznych, choć z wykształcenia filolog klasyczny, mówił tak, że podstawą życia narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto sprzedaje ziemię, przemysł i handel, kto oddaje to w obce ręce, ten jest zdrajcą narodu. I ja uważam, że
ta doktryna, którą cały czas realizują Niemcy z konsekwencją niezwykłą, powinna obowiązywać w Polsce. Ja wiem, że w Polsce nie ma kapitału, że nie mamy takich wielkich firm jak Siemens, Bosch, nie będę już innych wymieniał, koncernów samochodowych, które często dorabiały się w czasie II wojny światowej na niewolniczej pracy, między innymi Polaków, jak Volkswagen, zwany przeze mnie zresztą Hitlerwagen, bo to Hitler wymyślił tę nazwę. Nie mamy takich, ale jeżeli dojdzie, tak jak pani redaktor pyta, do wyprzedaży, szczególnie banków, szczególnie dużych, jak zapowiadają... Spółek Skarbu Państwa. Spółek Skarbu Państwa. Dzisiaj błogosławieństwem dla polskiego przemysłu gospodarki jest Orlen. To jest firma, która, na której możemy zbudować, odbudować rzeczywiście przemysł oparty o własność polską. Więc uważam, że jeżeli Donald Tusk dojdzie do władzy, no to będzie jak na tym transparencie ilustrującym artykuł Michała Karnowskiego, wczoraj opublikowany w polityce.pl, że sprzedamy Polskę dla dobra Polski. Jest to rysunek świetny, zresztą rysunek Andrzeja Krauzego. Rzeczywiście pamiętamy czasy, kiedy ludzie z otoczenia Donalda Tuska jeszcze wcześniej, tak, w latach 90. dopuścili się, bo tak można już nazwać, dopuścili się do prywatyzacji polskiej telekomunikacji, którą sprzedali francuskiej firmie telekomunikacyjnej. Dzisiaj polska telekomunikacja, gdyby była w polskich rękach, przy tym rozwoju przynosiłaby miliardy dla Polski, a nie dla Francji. Teraz... Przepraszam, oni sprzedali monopol telefoniczny tak naprawdę. I za to Jan Kulczyk odebrał wielką premię. No właśnie mówił potem, że na tym właściwie to była jego trampolina do dalszych interesów. Pani Agnieszko, teraz obserwujemy bardzo silne naciski Brukseli, jeśli chodzi o zamach na polskie lasy. Posłuchajmy może wypowiedzi wicepremiera Kaczyńskiego, który tłumaczy, jak bardzo jest to niebezpieczne. Państwo, taki przykład, lasy. Oni między innymi do tych spraw, o których będzie można decydować w Unii, zaliczają sprawę lasów. Czyli nawet tego, co no, wydawałoby się, że powinno być w ręku władz no, miejscowych. No, jest przecież zasada w Unii Europejskiej ujęta także w prawie, że każda sprawa, która może być załatwiona gdzieś na niższym szczeblu, powinna być tam załatwiana. No, ale pamiętajcie państwo, że polskie lasy to jest ogromny zasób finansowy. To jest możliwość zaciągnięcia pod ich zastaw ogromnych kredytów, żeby je później sprywatyzować. To jest, szanowni państwo, naprawdę bardzo łakomy kąsek. Panie Agnieszko, czy Donald Tusk będzie musiał spłacać kredyt i realizować zadania powierzone przez Brukselę i opanowaną w Brukseli przez Niemcy? Myślę, że na pewno będzie musiał spłacać ten kredyt, ale ja chciałabym jeszcze wrócić do lasów i uświadomić widzom, że polskie lasy zajmują prawie 1/3 terytorium Polski. Proszę państwa, to nie są żadne żarty. Mowa o ewentualnym oddaniu w obce ręce, w zarządzanie przez obce państwa 1/3 terytorium kraju. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Donald Tusk, chwiący ze słów premiera pana Jarosława Kaczyńskiego, mówiący, że a to jakaś śmieszna historia, że nie będzie można wejść do lasu, jest po prostu ignorantem, bo ja mu mogę wskazać wiele krajów, w których do lasu owszem wejść nie można, a za zbieranie grzybów są poważne mandaty. Tak jak chociażby w Holandii. Także ja myślę, że Donald Tusk został przysłany wyłącznie po to, żeby realizować interes niemiecki i być może rosyjski. I tutaj nie chciałabym, żeby nasza Polska stała się przedmiotem tej brudnej politycznej gry, dlatego ja osobiście też apeluję do wyborców, żeby jednak się zastanowić, o co idzie ta gra w tych wyborach. I króciutko, pan Marek, czy wyborcy rozumieją tę grę? Jak pan sądzi? Myślę, że powinni zrozumieć, ponieważ naszą pasją jest zbieranie grzybów. Tak jak pani redaktor wspominała, na przykład w Niemczech wolno zebrać tylko 2 kg grzybów i jest straż leśna, jak to przekroczy te 2 kg, płaci wysoką karę w setkach euro. Więc mi się wydaje, że jest to dobro narodowe. Polacy są do tego przyzwyczajeni i nie pozwolą sobie odebrać lasów.
I miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Dziękuję serdecznie za tę dyskusję. Moich widzów i moich gości zapraszam za kilka minut. Do zobaczenia.